oto widok palmiarni, do której dzisiaj zdążamy. Otwarte jest od 12. Tutaj mamy Focus Park, taki dość duży dom, właśnie supermarket. Wszystko po byłej fabryce wełny. Jesteśmy już coraz bliżej palmiarni. Tu jesteśmy przy pomniku. No, tu mamy taką tabliczkę. To jest środek Zielonej Góry. Znaleźli go nasi czytelnicy Gazeta Lubuska. No. No, jesteśmy u podnóża palmiarni. Stąd piękny rozpościera się widok na Zieloną Górę. Bliskie osiedla. Jeszcze będziemy panoramy filmować z góry. Jak będziemy na którymś tam piętrze palmiarni, tak wygląda ta polska wełna. Była fabryka, gdzie obecnie się znajduje wspaniały, super market. No, a tak wygląda tutaj. Są pierwsze budynki tutaj stawiane dla palmiarni. To jest oczywiście od strony tutaj miasta, a jeszcze będę filmował wejście główne. Tak wygląda bok palmiarni. Tam widać przez te szyby roślinki. Jest też ten holo wejściowy. Mamy tu bakusika przed wejściem do taki dość obszerny parking.
tak wygląda wejście główne. Żadnie cię wchodzić. Tu mamy wejście główne do palniarni. Mamy też tutaj przy wejściu taki strumyczek. On na pewno jest podświetlany. Dużo silniki. Tam się ciągnie. Mamy piękną palenkę. Woda, która tam kapie po tych ścianach. Piękne fontanny, na pewno ładnie to wyjdzie, kolorowe. Czuję taki wodospad po ścianie. Wszystko w otoczeniu roślin. Te światła później, one to jest na przykład czerwone, to jest takie żółte, pomarańczowe, ale one zmieniają barwę już na filmie. No i mamy tutaj mnóstwo takich podświetlanych. Mamy tu pierwszy akwarium z rybkami. O, pięknie. Pani pracuje tutaj? Nie, tak? Pani pracuje tutaj? Nie, no taka ładna pani. Tutaj mamy glonojada. Widać, jak ładnie pracuje. Towarzyszko, a tu jest takie malutki, piękny. Tam ukryte są w roślinności jeszcze inne rekiny. Oj, trochę nie widzę tutaj. O, tu są. Tutaj mamy taką drobnicę. Czyli neonki. Piękna ta roślinność.
zakładam, że będziemy pomagać.